Ten człowiek za mną to jest amerykański prezydent Woodrow Wilson. Człowiek, który na początku 18 roku stał się jednym z światowych celebrytów. Miał konkurenta, ale jednak wygrywał z nim zdecydowanie. Wystartowali w tej samej dyscyplinie na początku roku 18. Jeden i drugi zasłynęli tym, że rzucili hasło prawa do samostanowienia narodów. To była nowość. Przed pierwszą wojną granice prawa ustalało się w negocjacjach dyplomatycznych pomiędzy zawodowymi dyplomatami reprezentującymi jakieś tam królestwa na ogół, czasem republiki, konkretnie jedną republikę. To, o czym Wilson opowiadał, miało być zupełnie nowym stylem uprawiania polityki. Zetknęli się Państwo, myślę, z takim hasłem punkty Wilsona, konkretnie jeden, bo nas interesuje jeden punkt, to jest punkt 14, powinna powstać niepodległa Polska w granicach demokratycznych z dostępem do morza. To jest tych 14 punktów, w których jest dużo innych rzeczy, na przykład również to, że Serbia ma mieć dostęp do morza i o tym, że lud rosyjski jest cudowny. Jest w tych punktach dużo różnych śmiesznych rzeczy, które nas mniej interesują. Nie są aż takie ważne. Tak naprawdę, kiedy czytano ten dokument w Europie na początku 18 roku, to najciekawsza była preambuła. A preambuła była czymś w rodzaju, nie wiem, mi się to kojarzy z przyczyn metrykalnych, z esejem Fukuyamy o końcu historii. To była takie bardzo optymistyczna deklaracja, że teraz, drodzy Państwo, koniec z tymi tajnymi układami, koniec z koronowanymi, aż dyplomacją koronowanych głów, zaczyna się czas demokracji liberalnej. Przez pewien czas, nie bardzo długo, ale przez pewien czas naprawdę mnóstwo ludzi w to uwierzyło i wyglądało na to, że faktycznie czasem się tak robi, że powstaje atmosfera, w której bez względu na realny układ sił niektórzy czują się totalnie przegrani, sami się czują reprezentantami tych wczorajszych przebrzmiałych idei, a niektórzy łapią wiatr w żagle i to był taki moment, kiedy faktycznie hasło padło i padło na dobrze nastawione dusze. To jest tym dziwniejsze, że w momencie, kiedy Wilson mówił o tym samostanowieniu narodów, w Europie działo się coś zupełnie innego, zwłaszcza w naszej części Europy. Na początku 18 roku w całym tym obszarze na wschód od Niemiec aż do Rosji rządzą w praktyce Niemcy. No, także Austro-Węgry, ale z kolei Austro-Węgrami rządzą już Niemcy, więc w zasadzie wszystko jest pod niemiecką kontrolą. I w czasie, kiedy Wilson przemawia w kongresie o prawie do samostanowienia, w Brześciu, czyli na Białorusi, odbywają się obrady pomiędzy delegacjami mocarstwa centralne to są Niemcy, Austro-Węgry, a także Turcja i Bułgaria, której delegaci ich losy tam podczas delegacji w Brześciu są bardzo interesujące. Niektórzy nie wrócili, ponieważ część delegacji bułgarskiej przyłączyła się do bolszewików i została raz. Taka to była dyplomacja. Podczas tych obrad w Brześciu Niemcy wymusili na Rosji cały szereg ustępstw mimo rewolucyjnej taktyki negocjacyjnej, którą bolszewicy zastosowali. Bolszewicy próbowali właściwie nie negocjować, niczego nie dawać, rzucić hasło, że koniec z tą wojną i patrzeć, co się będzie działo. Niemcy się nie bawili w to, kiedy Rosjanie zerwali
zerwali rokowania, wsadzili wojsko w pociągi, ruszyli na wschód i zajęli więcej terenu niż w czasie II wojny, kiedy doszli pod Stalingrad i na Kaukaz. W czasie pierwszej dużo łatwiej i w niektórych miejscach dalej mi się udało dojść. Tak więc konkret w tym momencie, na początku 18 roku, zdecydowanie nie jest po stronie tego pana, który otwiera sezon polu amerykańskiego, tylko tych panów tutaj, którzy faktycznie ustalają granice. Nawiasem mówiąc, ten moment, to jest tam początek od listopada 17 roku do marca 18, czyli obrady w Brześciu, to jest bardzo ważny fakt z dziejów naszych sąsiadów. To jest pierwszy dokument międzynarodowy, którego stroną była niepodległa Ukraina. Więc jest to faktycznie dokument uznający to państwo de facto. A więc ważny moment. W przerwie obrad, kiedy Rosjanie, kiedy bolszewicy próbowali swojej taktyki dyplomatycznej polegającej na zrywaniu obrad i czekali, co to będzie, jak już wspomniałem, Niemcy wsiedli w pociągi i pojechali na wschód. I ta ich wyprawa na wschód to jest kontekst pierwszych świąt niepodległości, które obchodzimy w ciągu każdego roku w naszym regionie. W lutym 18 roku Najwyższa Rada Litewska, to są ci panowie, Najwyższa Rada Litewska, czyli ta ryba. Możecie Państwo zwrócić uwagę, że żadnej kobiety tutaj nie ma. To jest taka typowa historia, to znaczy ta Rada właśnie wtedy, w roku 18, powiększała swój skład do 40 osób. Przy tej okazji feministki litewskie zebrały kilkadziesiąt tysięcy podpisów, co ma znaczenie w tym kraju, to jest spora liczba. Pod petycją, żeby włączyć delegatki również do Taryby. Przewodniczący faktyczny, czyli Antanas Smetona, ten dziadek z brodą, który siedzi na środku, to jest przewodniczący honorowy, Antanas Pasanowiczius. Przewodniczący bardzo się grzecznie uśmiechał i wszystko im obiecał, po czym wybrano dodatkowych 40 wąsatych i brodatych członków i żadnej kobiety by nie zaproszono. No ale okej, w tym momencie, w lutym 18 roku, to ciało istnieje na tyle długo, żeby wydać proklamację niepodległości kraju. No i właśnie potem przyjeżdżają te pociągi z Niemcami i koniec. Znaczy nie ma niepodległości, no bo właściwie zebrało się kilku ludzi i ogłosiło sobie taką to odezwę, której fragment Państwu przeczytam i przeczytam dlatego, żebyście zwrócili uwagę, jak w niej odbija się echem to, co Wilson ten miesiąc wcześniej powiedział w Stanach Zjednoczonych. Po tym dokumencie fajnie widać, jak działa takie słowo rzucone w dobrym momencie. Rada Litewska, jako jedyna przedstawicielka narodu litewskiego, opierając się na prawie narodów do samookreślenia, ogłasza odbudowę niepodległego, odbudowę, znaczy to też sobie zapamiętajcie zajęć, nawet jeśli państwo nigdy nie istniało, to ono w 18 roku też się odradza. Łotwa i Estonia odradzają się po 700 latach cierpienia i ucisku niemieckich baronów. Także tutaj Polska faktycznie nie jest wyjątkiem, wszyscy są odrodzeni, Litwa oczywiście też. Ogłasza odbudowę niepodległego opartego na zasadach demokratycznych państwa litewskiego ze stolicą w Wilnie, jak również oddzielonego od wszystkich związków państwowych, które kiedykolwiek były z innymi narodami. Równocześnie Rada Litwy ogłasza, że fundamenty państwa litewskiego i jego stosunki z innymi krajami powinien określić jak najszybciej zwołany w sposób demokratyczny przez mieszkańców wybrany Sejm Ustawodawczy. Sejm, bo ta Rada to jest to ciało tymczasowe, Rada Rządząca, potem powiększona, a Sejm, czyli Sejmas, zostanie wybrany dopiero później.
Zaczyna się od Litwy. Po tygodniu bardzo podobny dokument publikują Estończycy i dzięki temu oni też mają swoje święte niepodległości przed nami. To dokładnie tak samo działa. To znaczy ogłasza się jakaś grupa miejscowych polityków, zbiera się w stolicy, ogłasza niepodległość, po czym z pociągów wysiadają Niemcy. Niektórych aresztują, ale na ogół nie. Po prostu rozpędzają towarzystwo, wprowadzają cenzurę prasy i wszystko zostaje w takim zawieszeniu. To jest ogłaszanie niepodległości, które jest faktem, można powiedzieć, że to jest taka polityka godności. Ogłosili niepodległość i na tym koniec. Na tym koniec dla Litwinów, Łotyszy i Estończyków, ale nie dla Niemców, bo w tych trzech krajach nad Bałtykiem w tym momencie całkiem sporo Niemców jeszcze mieszka. Co istotniejsze, właściwie większość majątku w tych państwach należy do miejscowych Niemców. To była elita w państwie rosyjskim, to byli rosyjscy generałowie. W czasie pierwszej wojny również przeciwko Niemcom walczą rosyjscy generałowie o takich dźwięcznych nazwiskach jak Redenkampf na przykład. To są kraje, Estonia, Łotwa przede wszystkim, w których elity są niemieckie, a elity miejscowe też po niemiecku mówią. Ten fakt sprawiał, że kiedy Niemcy je zajęli, od razu zaczęli przemyśliwać o tym, żeby tam owszem, w imię prawa do samostanowienia powołać jakieś państwo, ale najlepiej własne, niemieckie. Może ewentualnie na wschodnich rubieżach, albo na Litwie, gdzie tych Niemców jest mało, ich nie ma, założyć jakieś wasalne, małe państwo, które by od Niemiec zależało. No i na przednówku 18 roku mamy taką kolejną falę, która idzie dokładnie w przeciwną stronę. Mieliśmy Wilsona, prawo do stanowienia i liberalną demokrację, a teraz mamy marzec 18 roku. Przychodzą Niemcy i cesarz Wilhelm przegląda swoją książkę telefoniczną i wyszukuje krewnych, którym można by podarować jakiś tron. No bo jest mnóstwo państw, wiadomo, że państwo musi mieć króla. W Niemczech jest pełno książek z różnych tam i z różnych bocznych innych Hohenzollernów i z innych rodzin. Właściwie dla każdego chętnego coś się znajdzie. I pojawiają się takie dziwne stwory, jak na przykład król Mendung II, król Litwy, niemiecki książę, który do tej Litwy no, nie zdążył się wybrać, znaczy, nikt tych poddanych nie odwiedził. Tak samo zresztą jak Fryderyk Karle, król Finlandii, też niemiecki książę, też biedaczek do swojego kraju nie zajechał. Ten sam ciąg wydarzeń, to znaczy to przejęcie przez Niemców kontroli na wschodzie. Teraz już przednówek się pomału kończy, jesteśmy w kwietniu, w maju. W większej skali dzieje się trochę na południe. Na Ukrainie Niemcy wprowadzają swojego władcę, to jest Hetman Skoropadzki. To jest państwo ukraińskie, bez dwóch zdań, z poparciem ukraińskich elit, ale pod niemiecką kontrolą. Z kolei jeszcze bardziej na południe, w Rumunii, która pozbawiona wsparcia Rosji, no bo bolszewicy już nie wspierają, jest zmuszona do zawarcia pokoju z Niemcami. W maju podpisuje się ten pokój i państwo rumuńskie praktycznie staje się, już przedtem było pod okupacją, ale w tej chwili staje się państwo w pełni kontrolowane przez Niemcy. Czyli mamy połowę roku i na całym wschodzie Europy jest taka jedna wielka wspólnota, którą się rządzi z Berlina. Nie ma żadnych danych po temu, żeby to się miało zmienić. W każdym razie, jak się patrzy na mapę, albo jak się czyta meldunki z frontów i informacje międzynarodowe. No i w takiej sytuacji rodzi się pytanie, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Bo w
W tym samym momencie Niemcy i Austria stają na krawędzi katastrofy. W tym właśnie czasie, kiedy ich panowanie na wschodzie, no, wydaje się, że no, prawie że nie zna granic, bo wszędzie się pchają.